A oto kolejny odcinek, zagrajmy w Diablo 2 Resurrected, kryształowe przejście w piątym akcie na koszmarnym poziomie trudności. Poziom 54, jest już duch. Jest tutaj amulet, plus 3 do umiejętności błyskawic, jest rozwaga, strybuj dziedzictwo, tak fajnie. Teraz czekamy na serce dębu. Jak wpadnie poziom, to już będę mógł to mieć. Muszę pamiętać, żeby siłę jeszcze troszeczkę zwiększyć, abym mógł zrezygnować z tego talizmanu, wziąć takie inne. Tu sobie taki fajny wziąłem ze zdrowiem, tu ze zdrowiem, tu ze zdrowiem. Wszystko trzyma się kupy i idziemy ratować Anię w dzisiejszym odcinku, tak? Jeszcze takie przypomnienie tutaj o obrażenia, jakie są, każdy widzi. Tarcza energetyczna tak wygląda. 57% absorpcji, utrata many przy obrażeniach 82%. Zimno, tutaj zbroja mrozu. W ten sposób zamraża na 1,8 podzielić na 2, bo to koszmar. Obrona 55. Szybkość odzyskiwania many 102%. Tutaj 20%, tutaj 25%. I tak sobie gramy w to Diablo. To serce dębu trochę mnie niepokoi, że ta mana spadnie, bo w tym obecnym duchu jest naprawdę dużo. Za to wzrośnie szybkość rzucenia czarów, no i bonus do umiejętności, bonus do odporności. No, to już tak podchelnie. Te odporności w broni, w sercu dębu. No fajnie, że też będzie, że będzie duszek ze zdrowiem, aczkolwiek u mnie to z tą maną jest większy problem, jeżeli chodzi o balans, o tarczę energetyczną i ten balans, stosunek życie mana, te proporcje. Mamy punkt nawigacyjny, dobrze, to już nie będę musiał tego szukać. Duszki nie zdążą dolecieć, żeby mi spalić manę. Za wolne. O, wielki talizman. No, zobaczmy sobie. Skuteczność ataku słabo. No i minotaury się tu kręcą co jakiś czas na tym kryształowym przejściu. Nawet jakichś czempionów mieliśmy w poprzednim odcinku. Mikstura wzmocnienia. Trzeba to wypijać zaraz. Może zamiast many czaszka? Może być. Dobra, weźmy kilka identyfikacji. Na wypadek, gdyby wpadło coś większego. Kurczuga. Okej. A, no i w ogóle żółty pierścionek. Tutaj mam do zidentyfikowania. Mogę od razu sprawdzić. Uwaga, uwaga. Cyk. Odporność na zimno, skuteczność. No szału nie ma. Mamy lepsze w trybie dziedzictwo pierścionki, nie? Fajnie, że zręczność jest, ale... No. Nope. Idziemy dalej. Coraz bliżej poziomu, coraz bliżej serca dębu i niestety spadku many. No właśnie, z tą maną. Tu powinni być czempioni i są. Z miksturą pełnego wzmocnienia. To się dobrze składa, bo tam musimy jeszcze chyba sobie dołożyć do skrzynki, żeby to ładnie wyglądało. I zamarznięta rzeka. Szukamy Ani. A, urna ta. A, myślę, że mogę otworzyć. Się dosyć bezpiecznie czuję tą czarodziejką. Nawet jakby się minotaury jakieś miały pojawić. Tylko niech się naładuje mana. Teleport. Okej. Wszystko gra. Wszystko gra w Diablo. Skóry już mi omaga nie ma. Szmaragdzik. Czyli z urn na tej lokacji będą wychodzić węże. Niech będzie. Jak zobaczę urnę, to będę otwierał. Brzmi oszpony. No, wyczuwam odporność na błyskawice u nich. Pewnie jakieś dziedzictwo zęboskórego i jego odporności na błyskawice. Może to jego potomstwo tutaj
takie wychowane w chłodnych klimatach. Są czempioni z lodowo-ciałych pełzaczy, a tutaj to nie ma w ogóle problemów z tymi obrażeniami. A te włóczniczki lepiej uważać, są dosyć szybkie, mogą szybko podbiec i obrażenia fizyczne władować. Tłuczek. No i tutaj, na tej lokacji, zdobywamy ten upragniony 55 level, jakby nie patrzeć. I trzeba tam najemnika zweryfikować, czy czasem nie mogę mu już apnąć tej broni na poziom trzeci. Ile on tam zręczności wymagał? Ma 95. Tam nie było właśnie 95 potrzeba? Jakbym chciał apnąć? Coś takiego chyba było. Jest urna. Jest urna. W takim razie łyknę miksturę. Łapka. O, salwa od razu poszła. Ale dobre absorpcje. Wszystko się zgadza. Czy jakaś mana tutaj poleciała? Tak średnio. Kluczy za dużo. No, wezmę sobie to wzmocnienie, nawet łyknę od razu. Leczenie mamy. O, stojaki trzeba sprawdzać. Trupia głowa słaba. Dobra, odnowa biologiczna, szukamy Ani dalej. Mhm. Że fragment Stein zostawi skórę żmijomaga. Mikstura zdrowia, studzienka ze zdrowiem niepotrzebna. No, obrażenia solidne znowu, nie? No, ale poziom 28. No to dziwne, żeby nie były solidne. Aha, już, już mamy. Mamy tutaj kościka. Niemożliwe. Okej. Mana jest, zaraz poziom, zadanka Fragmentstein. O, niezła aura. Ale odporności to on tutaj za bardzo nie ma na błyskawice, dlatego szybko go możemy pojechać. O, krótką włócznię sprawdzimy dla barbarzyńcy. Pod bronią rzucane. Ostatnio o tym wspominałem, że same fajne toporki lecą z takim niewielkim zasięgiem rzutu. A włócznie to już coś lepszego. Więc ja bym to wziął i bym to sobie sprawdził. Nawet od razu. No, takie elementarne, tak? Poziom 41. Nie no, szału nie ma. Słaba włócznia. Znaczy, oszczep, panie włócznia. No, oszczep. Cisową różdżkę zobaczymy. Też słaba. Miksturki leczące są. Z maną nie ma. Zajmijmy się tą Anią. I tak, będę musiał siłę wziąć, ale to za chwilkę. Najpierw Malach. Malach jest tu. Mhm, to mogę sprzedać, to mogę sprzedać. Tutaj sprzedajemy, tutaj sprzedajemy. Mhm. Mam zwój. Trzeba się upewnić, czy na pewno zadziała, nie? Pyk, jest dobrze. No i właśnie, 4 siły więcej sobie wezmę na wszelki wypadek, czyli do 160. Aha, w tym momencie... W tym momencie mogę sobie nawet zrezygnować z tego zgodnie z planem. Tak, tu się wszystko trzyma kupy. I wezmę sobie takie tutaj z odpornością na trucizny i z życiem. No i niech tak będzie. No i... Gdzie to jest?
Tutaj serce dębu, no mana spadnie. Mam 616. Nie spadło mocno. Czemu to nie spadło mocno? To jeszcze raz, co tu jest? Moment. 616, 578. Ja tu coś omijam? No. Zręczność jest, przywracanie zdrowia, wszystkie. No, Aha, to jest przecież procent do. No przecież! Maksymalna wartość punktów many, 15%. Ja to w ogóle omiatałem wzrokiem, zapomniałem, że tutaj coś takiego jest. To luzik. To mocno nie spadło, jest dobrze. Jest dobrze, wszystko w porządku, serce dębu naprawdę fajne, resy doszły. Resy doszły. Bonusik doszedł do umiejętności. Szybkość rzucania czarów w tym momencie trzeba zaobserwować. Zaraz to odpalę, zobaczymy. Szybkość rzucania czarów w tym momencie, gdzie to jest? Regeneracja many 159%. Tak sobie patrzę tutaj po kolei. Mana wykradza to nieważne. Przywracanie zdrowia 32. Spoko. Szybkość poruszania się 45. Odzyskiwanie równowagi 88 jest nieźle. 101% brakuje. Tam było 103 albo 105. Musimy wyciągnąć jeszcze troszeczkę. Czyli tutaj wrócimy do jakiegoś pierścionka z szybkością rzucania czarów, nie? Resy są spoko. Tu niech ta regeneracja many chyba będzie sobie, bo można by Trancoula wziąć, ale tu też jest taka sama szybkość rzucania czarów. Odporności na zimno nie potrzebuje, bo mam i tak maksa obrona jest trochę większa, no ale bez przesady. Niech będzie ta regeneracja many. Pasek zostaje. Obrażenia przechodzą na manę. Jak będą mnie bić, będzie się szybciej regenerować. Miksturkę zostawiamy w skrzynce. No i właśnie, pierścionek. Szybkość rzucenia czarów. Czy ja tu mam gdzieś jeszcze? Tu mam szybkość rzucenia czarów. W amuletach nie patrzę, bo mamy ten bonus do błyskawic plus 3. Dobra, jak to wygląda? Jeżeli ja bym zdjął taki pierścionek, tu nie ma żadnych odporności. Regeneracji trochę szkoda, ale to nieważne. Weźmiemy sobie pierścionek. Tu jest mana, na przykład, i resy. Skuteczność, energia, no nie, skuteczność to bardziej. Po co ja to w ogóle trzymam? Aha, bo to jest mana procentowa wykradana, plus skuteczność, to nawet dla jakiegoś barbarzyńcy. No dobra, to w takim razie to. No resów nie potrzebuję, ale jest bonus do many, jest to szybkość rzucenia czarów. Znaczy nie potrzebuję resów, no zawsze jakieś przekonanie może wejść i wtedy warto mieć nadmiar, ale to rzadka sytuacja. No i w tym momencie mamy ten kolejny próg na bank. I jest dobrze. Jeżeli chodzi o odporności, teraz jak chwyciłem serce dębu, znaczy nie o odporności, tylko o obrażenia, 29 poziom nowy. 971, 1316. Tutaj 59% absorpcji. 126. Tutaj 1,9 sekundy, obrona plus 60%. Wygląda to tak. 31%, że żmioszpon mnie trafi. Wszystko mogę unieść, bierzemy do energii. Aha, no jeszcze przecież tutaj punkcik. No to jednak ta telekineza jeszcze. Pyk. 75%, ładnie. Może niech tak zostanie. Znaczy, w sumie to więcej już chyba nie mogę dać, nie? Jak to tutaj jest? 75%. To taka 25% absorpcja samych obrażeń, tak na czysto. Jest nieźle. A, no i jeszcze tego najemnika miałem sprawdzić. Jak tam z tymi jego wymaganiami do broni? Czaszkondzia trzeba też zostawić. No taki odcinek ogarniający troszeczkę to będzie. Od Ani jeszcze trzeba nagrodę zabrać. Czaszki mogę stransmutować. Mogę zrobić przelosowanie talizmanu właściwie. Robimy? Robimy. To jest ten zarasu, znaczy w ogóle taki wysokiego poziomu. Może jakiś, wiecie, bonus plus jeden do błyskawic, drzewka, takie różne rzeczy. Uwaga, uwaga. Pyk.
No, umiejętności walki dla paladyna. No nic, będziemy przelosowywać dalej. Na razie nie. Jeżeli chodzi o najemnika, on ma w tej chwili 95 zręczności, 149 siły. 95 zręczności. 95 zręczności. Tak, 95 zręczności trzeba. Czyli jeżeli w tym momencie bym mu apnął ten jego obecny mieczyk, to dałby radę niby, tak? Zimno oki niech sobie zostanie. Jak wypisaliście, że jak to było? Kurde, ja teraz nie pamiętam formuły. Mi się wydaje, że to był... Tam pisaliście chyba szafir? Runa trochę szkoda. No tu robimy mieczol. Fal? Czy to był fal? Czy to była runa fal? Tok! Tok! To jest to! 90-158, szybkość ataku 30%, jest skuteczność. I teraz najemnik powinien to sobie móc chwycić, tak? Jeszcze nie mogę tego użyć. O, co ja zrobiłem nie tak? Aha, on nie ma jeszcze levelu przecież. Za jeden poziom, no dobra, no to wytrzyma już. Bo ja tak patrzyłem pod siebie, nie? Dobra, to dam mu na chwilę obecną jeszcze. A, to tam luz. To damy mu, któremu damy? Krwawy jelec to może nie, zabójca Gino. Dobra, dam mu jeszcze to. Taki szok, nie? Zrobimy tak. Dobra, on się do XP i dostaje groźną igłę. Ja bym tutaj slota zrobił. Możemy już ten jakiegoś slocika nawet zrobić? Wpraw gniazda. Niech to tak będzie. To jest naprawdę fajny, żółty przedmiot. Tyk, to nawet na przyszłość dla najemnika, dla nekromanty. Tylko, że dla najemnika, dla nekromanty, to żeby on to mógł szybciej chwycić, to włożymy tutaj po zakończeniu tej serii jakiś klejnot czy runę obniżającą wymagania. Nie. Ale dla tego najemnika to by się przydało jakąś runę Szael włożyć. Ja nawet takową mam. Runę Szael gdzieś tu mieliśmy, nie? O, to. Ja bym już nawet to mu włożył tu. Cyk. 50% szybkości ataku. Jakby wpadła jeszcze jedna runa Szael, miejmy nadzieję, tak na przyszłość, to byśmy dołożyli nawet tutaj do zabójcy dżinów. Tutaj nie ma w ogóle bonusu do szybkości. To by się przydało. No, zwłaszcza, że są dodatkowe obrażenia punktowe od ognia bardzo duże, to tutaj szybkość ataku bardzo wskazana, żeby to lepiej DPS-owało. Te obrażenia od ognia. No, żeby to częściej wchodziło. Dobra, czyli najemnik czeka na to już niedługo. Prawdę fajna broń. 90-158. To lepsza baza obrażeń niż tutaj. No, zwłaszcza, że tu jest jeszcze ta szybkość ataku. No taki przedmiot żółty to się rzadko trafia. Nawet dla jakiegoś barbarzyńcy takiego robionego sobie pod frenzy, mana za każdego zabitego przeciwnika, takie rzeczy. To wielu barbarzyńców by nie pogardziło chyba, nie? Zwłaszcza, że to jest Yatagan, to jest rodzaj Sejmitara, czyli bazowo ma niesamowitą szybkość ataku. To opóźnienie ma minimalne. No, fajny mieczyk się trafił. Runki co prawda na niego zużyłem tutaj do apowania, takie dosyć kosztowne, ale to nic. Rzadko się takie bronie trafiają, trzeba się bawić nimi. Okej. Okay. Mhm. No taka broń. Tutaj zdeponuję sobie kasiorę. Idziemy dalej. Idziemy dalej, niech najemnik dobija ten level i dostanie fajny mieczyk. Aha, jeszcze trzeba odebrać nagrodę. Trzeba w ogóle tego mędrca sobie teraz przypisać. Tu dam go sobie. Kruki w ogóle są. Dębowy mędrzec. Zdrowia za dużo nie ma. Na hita jest, ale co jakiś czas można go sobie rzucić. Na przykład przed starożytnymi zadania. Tutaj wykonane. Dobry wieczór. Zobaczymy, co dostałem. Dostałem taką różdżkę z teleportem. Słabiutka. Słabiutka 8100. Nie szkodzi. Tutaj Nihradhaka na razie olać. Idziemy dalej tędy. Cyk, cyk. Mędrzec jest. No to serce dębu. Z maną dajemy radę. Trzeba znaleźć przejście dalej. To nie było go tu nigdzie. Gdzieś tam będzie. Dobra, przeteleportuję się tu. Jakoś chyba tak tą prawą stroną. Gdzieś tutaj sobie pójdę.
Jeszcze troszeczkę pozwiedzamy. 41 many w ogóle. No to jest rzeźnia totalna. I co, znowu taki kostur 8-slotowy. Lodowy trakt. Tutaj bym sobie chętnie znalazł lokację poboczną. Też. Ze złotą skrzynką, a w złotej skrzynce skóra żmijomaga. Co by to nam bardzo pomogło. Głównie z najemnikiem. Oho, koszt many 43. Nowa 1135, 1523. No i ta nowa szybkość rzucenia czarów. Pyk, 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 pyk. No to już jest niesamowity spam. No fajnie to wygląda. Jeszcze chyba tylko jeden próg jest rzucenia czarów. No ale to już taki absurdalny. Jesteśmy na takim przedostatnim. Buława do trybu udręka, żółta. Aha, tutaj uważajmy na takich przeciwników. Zwłaszcza, że tu się w pobliżu jeszcze jeden z zaklętym ogniem czai. Wielki talizman. Otwieram urnę za chwilkę. Póki mamy kapliczkę. Cyk. Tak jest. Ale w ogóle to zdziwienie. Tutaj wszystko się zgadza u najemnika niby. Nie mogę tego używać. No tak. Cmentarną różdżkę sobie zobaczę. Tu wszystko wezmę fajnie. Cyk, cyk. Mędrzec żyje. Dobrze, dobrze. Najemnik szarżuje na wrogów. Ja ich wytrącam z równowagi. Także miejmy nadzieję, że ten mędrzec będzie sobie żył. Że za często nie będę go musiał przywoływać na nowo. Nie toperki z odpornością na błyskawice. Co to za talizman? Obrażenie od zimna, słabo. Słabo. No właśnie, ale przecież serce dębu ma procentowe zwiększenie many. To lepsze niż te punktowe obrażenia z ducha, bo jeszcze jak będziemy manę dawać przy braniu poziomów, to z tym procentem i tak to się w końcu kiedyś tam wyrówna z duchem poprzednim w broni. Także jest dobrze. Harpun. O! Dobrze, tutaj bosior. I złota skrzyneczko. Cyk. Manę bierzemy, to bierzemy, to bierzemy. Kluczyk potrzebny jakiś? Chyba nie. Najemnik, jak tam twój level? Już blisko. Tu nowa też z pułapki walnęła mnie. O, tutaj bym sobie wszedł. Najemnik, jest awans. Idziemy od razu po mieczyk dla niego? Idziemy chyba, nie będziemy czekać. Idę po mieczyk. Halo. Gdzie on jest? Op. Mieczyk, mieczyk, mieczyk. Krwawy jelec. Zabójca dżinów. Tutaj. 50% szybkości ataku. 90, 158. Bra. Baza szybkości niesamowita. To wchodzi na slot ten, to wchodzi na slot ten. No i tak może być. Zobaczymy, jak teraz będzie siekał. No. Takie diablo właśnie. Co to jest? O! A nie no, duch jest. No, czy to jest? No nie no, jest duch przecież. To takie różdżki nie mają racji bytu. Tutaj. Czole 30 tysięcy wpadło. Kluczyki. Tego nie potrzebuję. Mana. O dziwo jest. A czy ja już uzupełniłem tutaj tak jak to miało być? Tak, uzupełniłem. Jest ładnie. To mogę sobie te miksturki trzymać. Idziemy dalej. Najemnik z nową bronią. Śmiertna maska. Tu wchodzę. Rota tułaczy. A gdzie tułaczy? O nie, niewrażliwość na błyskawice. Najemnik time. Tylko żeby go nie spowalniali. Ja tutaj będę o to dbał. Chodźcie co on robi, chodźcie co on robi. Tutaj, tu już rzucił. Tylko muszę go leczyć. Tak, kolejny. Champion poszatkowany.
Fanatyka. Jedzie. Ostro. Następnego. Pojechał. Pojechał. Jeszcze, żeby trafiał lepiej. Ale jest dobrze. Jest dobrze. Złowroga tarcza. Cyk. Tutaj. No i grupę czempionów porobił. Jeszcze z jakimiś białymi także istotami. Zobaczymy tych. Takie właśnie białe istotki. Tak, niech się rozpędzi. Dobrze, jeszcze okrzyki zapodaje co jakiś czas. A, dobrze jest. Jeszcze ten Yatagan unikatowy mu damy. Trzeba runkę Shael znaleźć. Jeszcze jedną. Pyk. Dzień dobry. Nope. No tutaj szkielety. Kapliczka, tylko bez klątw teraz, please. Skoro mamy taką kapliczkę, potrzebuję więcej czempionów. Byle nie tych z niewrażliwością na błyskawice, bo kapliczka by fajnie nie zadziałała. Pierścionek. Pieniążki zgarniamy. Dobrze, że nie trzeba teraz klikać, tak? Każdej kubki. Dobra, jest elita załatwiona z kapliczką. Mój nie, mój mędrzec się popsuł. Halo, musi być. Wielki talizman kolejny. Maruna... O, ci, którzy tylko słuchają, a nie oglądają, to teraz nie wiedzą, jaka runa wypadła. Ha, i co teraz? Co teraz? Nie ma cofania nagrania. Hej, zostaw ten suwak. Teraz trzeba patrzeć, aż otworzę plecak. Okej, mamy tę skrzyneczkę. Dobra, mana, taka słaba ta mana. Jeszcze sobie zajrzę tutaj obok. Może jeszcze jakaś elitka się tu trafi. Nie ma elitki. Nie ma elitki, nie ma babki. Ale coś tu jeszcze ci chodzą. Ola cich. Dobra, niech najemnik sobie z nich zabije nową bronią. Tak jest. Pyk. Idziemy stąd. Lodowy trakt. Czyli tak. Niech no ja zobaczę. Punktu nawigacyjnego tutaj jeszcze nie mam. Trzeba by to znaleźć. Dobrze by było. Kapliczka jeszcze działa. Może trafię na elitkę. Zamarznięta tundra. Ok. Może być. Niedługo tam wchodzę. O, ci z odpornością na błyskawice. Niemałą. Dobra, no duszę koberwał znowu. Ale się trzyma jeszcze. Duszek się trzyma pazurami. I się leczy. No jest, punkt nawigacyjny, czyli tutaj w porządku, szybki powrót. Jest fajnie. Slotowanie wykorzystane. 6 do siły. A, tu jakiś słaby pierścień. A, mogę dokupić zwoje, mana jest. Tu. O, jak ktoś nie patrzył, to nie wie wciąż. Dobra. No to portalem, tak? I idziemy na powierzchnię. Zamarznięta tundra, punkt nawigacyjny, lokacja poboczna do znalezienia, bo ja chcę ją porobić. Robimy wszystkie lokacje poboczne w piątym akcie na koszmarze. W pierwszym akcie trochę zaniedbałem te poboczne. W drugim już tak lepiej, aczkolwiek nie chodziłem po fałszywych grobowcach, więc na większości pobocznych nie byłem. Ale w trzecim już praktycznie na wszystkich byłem, nie? Z wyjątkiem bagiennej czeluści. No i w piątym też chciałbym wszystkie porobić. Na Helu nie wiem, jak ja do tego podejdę, do tych lokacji pobocznych. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie szło. Bo na pewno nie będę robił jakiegoś super buildu charakterystycznego dla Battle.netu czy coś takiego. Też sobie jakoś tak pogramy z czymś takim może właśnie nietypowym, niekoniecznie
z niesamowitymi obrażeniami, ale żeby jakaś innowacja była. Czy tak w ogóle planuję, tak jak mówiłem, nie wiem, czy bym nie... O, zginął duszek. Nie wiem, czy bym nie został na przykład przy tej nowie błyskawic i nie dołożył właśnie to, o czym wspominałem. Nowa najemnik tutaj nowym mieczem walczy, ale walczy z silnym przeciwnikiem, dosyć żywotnym. I który się leczy zresztą. Czy bym nie podszedł do tego właśnie tak, żebyśmy sobie wzięli lodowcowy grot? Tak pod szybkość rzucania czarów, to... No takie nietypowe podejście bardzo. Ja zobaczę jeszcze. To mędrzec. Okej, klepiemy. Słowroga tarcza. Mamy taką unikatową. Szeroki topór. Dobra, kółeczko zatoczyłem. Jest mana. Knut, antidotum, klucze. No dobra, no to tutaj punktu nawigacyjnego chyba nie ma. Idziemy dalej. W fortyfikacjach tutaj nie muszę niczego szukać za bardzo. Dlatego od razu się przebijam i sprawdzamy kolejny obszar. Jest punkt nawigacyjny. No to teraz tak bardziej środkiem. No fajnie by było tę lokację poboczną znaleźć. Piekielną czeluść, czy jak to tam. A, mana się kończy. Bosior z zaklętym ogniem. I z wyjątkową szybkością jest mana. No nie, mój duch. Ratunku. Proszę zostawić ducha. Strzelają tu w niego. Okej. Chowam się w fortyfikacjach. Będziemy się bronić w fortyfikacjach, żeby mi ducha nie zabili. No dobra, kolejna warstwa do sprawdzenia w poszukiwaniu lokacji pobocznej. Ciężka tarcza, no. Zobaczmy tu. Mędrzec się uleczył już. Dobrze idzie. No, poziomik, please. Jest. Jest. Bierzemy energię na pewno. A jeżeli chodzi o drzewko, no to trzeba by wzmocnić tę naszą nowę chyba. Doszło niedawno dużo punktów do ogólnie do umiejętności, między innymi do drzewka błyskawic. Mocno wzrosło mistrzostwo, to na pewno teraz tak dla balansu trzeba by synergię dać, nie? 1008 minimalne obrażenia, 1366 maksymalne. W ogóle promień pola statycznego 13,3. Tak to wygląda. I to muzyka. I idzie taka czarodziejka, tak jakby taka ciężka była ta muza, a ona sobie pomyka tutaj z wielkim speedem, czasami nawet z teleportacją. To taka muza pod ciężkiego barbarzyńcę była. Dobra, gdzie jest moja lokacja poboczna? Chyba zostawiamy te mikstury pełnego wzmocnienia na starożytnych. Będę je trzymał. Mścicielska garda. Tomahawk. To już trzeciopoziomowy toporek. No, takie rzeczy już tutaj się pojawiają.
Lwi hełm dla barbarzyńcy. Jest! Mamy to. Tego szukałem. To będzie ta piekielna czeluść? Tak. Dzień dobry. Odporność na ogień. Zobaczmy, co tu za przeciwnicy się pojawią. Ogrzy topór. No, taki unikat jakby poleciał. Chociaż nie wiem, czy będę jakiegoś najemnika z drugiego aktu brał jeszcze w tym trybie dziedzictwo. No bo został ten barbarzyńca i został nekromanta, tak? Nekromanta już wiadomo, że będzie z barbarzyńcą chodził. Podobnym do tego obecnego, tak pod dwa mieczyki. Pracujemy nad tym cały czas. Nekromanta z barbarzyńcą, a barbarzyńca pewnie z żelaznym wilkiem pod jakieś fajne obrażenia ogniowe. Albo pod łotrzycę z ogniową strzałą, byśmy sprawdzili, jakie obrażenia może wyciągnąć. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o tryb dziedzictwo, no to większe DPS, większe pole do popisu mamy dla takiego żelaznego wilka. Chociażby ze względu na wieśniaczą koronę, ze względu na ducha jednego, drugiego. Chociaż z tym drugim, no to ciężko, żeby on to mógł unieść, ale... Nie mam jakiegoś fajnego łuku takiego. O, mężczyzna zginął. Więc pewnie z żelaznym wilkiem bym chodził. Barbarzyńcą. Dobra, wrogowie tutaj są nieproblematyczni. Buława. Mhm, pieniążki. Zamrożenie działa. Starczy. 56 level w ogóle. Wyżynny topór. Też wysokiego poziomu. Mhm. No i zaraz skrzyneczka pewnie. Franciszka. To drugiego poziomu. Nie, to tak? To drugiego poziomu toporek do rzucania. Jest skrzynia. Szału nie ma, nie ma skóry żmijomaga. Oj, jakaś słaba mana. Bardzo słaba mana. No, lipa. No ale trochę ekspa wpadło. Lokacja poboczna zaliczona. I możemy stąd wychodzić. No to wszystko, nie? Punkt nawigacyjny, lokacja poboczna, możemy... No i teraz... Nihrathak najpierw, strażytnie najpierw, 37 minuta. Może byśmy... Znaczy tak, znajdźmy sobie punkt nawigacyjny na drodze starożytnych może, co? Żeby to już było. Może nawet od razu tych starożytnych bym zrobił. W sumie można. Tylko wtedy bym musiał jeszcze szukać. Chociaż nie, dobra. Nie musiałbym szukać kolejnego punktu nawigacyjnego raczej. Zobaczymy, jak to będzie. Co ja tu w ogóle znajdę najpierw? O, najemnik musi się popisać. Dobra, nowa broń. Tutaj wszystko fajnie. Groźna igła, tak to się nazywa. Trzeba by to nazwać u Ani, ej. No nie, no przecież mi mędrca rozwalili, no szlagry. Dobra, mędrzec jest. Mhm, o, jest bosior, to... No nie, no mędrzec przecież, Jesus. No i oczywiście musi tam lecieć jeszcze do tego wroga. Seria pocisków. O, wojnojemnik tutaj się rozpędza ostro. Trafia, trafia. Może nie ma jakiejś super wybitnej celności. O, a propos łuku. Zobaczymy z ciekawości, co to za łuk. Aha, bo to jest ten wielki taki przecież. Taki sobie. Taki sobie. Minotaury z toporami. Jest bosior. Najemnik. Tankuje, wybija. Sam walczy z bossem, z obstawą. Frenzy time. No, kamienna skóra. No, to trochę potrwa.
Ale dobra, już się rzucił, kamienna skóra, czy nie kamienna skóra, on sobie zaraz z nim poradzi. Woń go. Aport. Jest, żadna kamienna skóra go nie powstrzyma. No leczy się jeszcze. Poszło. No fajny najemnik. Okej, okay, tutaj nic takiego. Sobie słoje kopnę. Czyli minotaury z toporami się tutaj czają, uważajmy. Uda. Mikstura pełnego wzmocnienia na starożytnych. Może być tutaj. Nie, nie mój mędrzec. Zostawcie mędrca. Halo, mnie bijcie, najemnik. Chodź tu. No nie, no mędrzec nie uratowany. Ach, dobrze, że mam dużo kasy i mogę sobie te ładunki mędrca odnawiać. U kupców bez większego problemu. Kasa się przydaje na coś. Okej. O, będzie punkt nawigacyjny. Idziemy na starożytnych chyba, nie? Bo... tylko kolejny punkt. Jak to zrobić, żeby było dobrze? No będę musiał trochę przejść po prostu w następnym odcinku po tej odkrytej lokacji, bo to jest ostatni odcinek w tej sesji nagraniowej na pewno. Bo aż tyle czasu nie mam, ale... No to najwyżej się przejdę. Trudno. No bo widzę, że to daleko to przejście będzie. Gdzieś. Chociaż... No pewnie ta... No trudno. Ale już fajnie by było tych starożytnych zahaczyć, nie? No nie, no przecież mędrca mi zabili znowu. Dobra, nie przywołuję tego mędrca na tej lokacji. Albo przywołam. Taka szybka zmiana zdania. Nope, mana. Dobra, władca piekła. Challenge, nie stracić mędrca na starożytnych. Aha. No to w ogóle jeszcze będzie lokacja poboczna na tej lokacji. Dobra, no to najwyżej wydłużymy odcinek, no zobaczymy jak to będzie. Bo to też trzeba zrobić. Urna, o, minotaury mogą być. Nie ma. Nie, no się dosyć bezpiecznie czuję tą czarodziejką już teraz, to nawet z tą zbrojką fajną. Many mamy sporawą. No jemnik kolejnego bossa rozwalił. Dobrze sobie radzi chłopak. I co, klątwa, tak? Dobra, uważajmy na minotaury. W sumie na te włóczniczki też z tym speedem. O, właśnie o tym mówię. Szansa, że mnie taka włóczniczka trafi? 33%, niewiele. IP w akcji. Dymiąca kula. Sprawdzimy. Dymiąca kula słaba. Ten najemnik ma w ogóle jakieś wykradanie zdrowia? On nie miał czegoś takiego, nie? Szkoda. Tutaj slota nie robimy. Dobra, mędrzec żyje. Szukamy dalej. Tutaj mamy skrytkę, kapliczkę, many.
O, dobra, idziemy do lodowej piwnicy. Najpierw. Zobaczymy, co tam siedzi. Dawaj, dawaj. Dobrze idzie. Rozkręca się. Mhm. Jest mana. Dobra, wezmę wzmocnienie i... Co tu będą za przeciwnicy? Kapliczka z odpornością na trucizny. O, są duchy. No, słaba lokacja. Niebezpieczne duchy. No, będą mimo jego mędrca zabijać. Ale to bosior. No to akurat się tak trafiło. I takie niemrawe trochę się te duchy stały. Jak zobaczyły Ipmana, mają do niego szacunek. Tak jest, kolejny pokonany. Miksturka została. No, nie może go sięgnąć. Dobra, chodźmy dalej. Dobra, to może być. To ja szybko sobie z tym poradzę. Mhm. No, z tym to już gorzej. Dobra, mikstura. No i tu uważajmy na te salwy. Na takie salwy trzeba uważać. Trochę tam za bardzo się wpakowałem. Delikatnie się wycofam. Mędrca na razie nie przywołuję, bo to przecież on szybko padnie od takich błyskawic przebijających się na wylot. Tam legendarny miecz w ogóle leży. Dobra, dobra. No tutaj mamy elitkę czempionów. No ja sobie pójdę może... Załatwię tych. No, fioletowa poszła na wszelki wypadek. Nie ma żartów. Z błyskami. Mhm, dobrze jest. Poszło. Miksturki się pozwracały tutaj ładnie. Legendarny miecz. Tylko, że legendarny to jest, no właśnie, to jest dwuręczny. Nie, nie będę go sprawdzał. Dużo fioletowych. Dobra, mędrzec przywołany. O, to żebym sobie przywołał tego mędrca. Dobra, najemnik w akcji. Wypijemy ostro. Tak jest. No i szukamy chyba już, znaczy nie wiem, czy ostatniego bossa. No ale na pewno jeszcze będzie złotej skrzynki jeden pilnował. No nie, znowu to. Mędrzec pada. Okej. Ten obszar rozpracowany, miksturkę sobie łyknę, miksturka się zwróciła. No, ładnie sobie radzi z tymi duchami, nie? Wszystkie tutaj powybijał. Mhm. Nie ma many. Tak jest. Sytuacja rozpracowana. No dobra. Ochronna tarcza. No skóry żmijomaga wciąż nie ma. To co? No to starożytnych. No fajnie by było ich zrobić jednak w dzisiejszym odcinku. O, tutaj chyba wszystko. Jeszcze tu na górze nie odkryłem kawałka. Kapliczka zbroi. O, teraz starożytnych znaleźć by było dobrze. Cyk, szukamy starożytnych. Z bonusem do zbroi. Jestem. Mędrzec. Cyk. Aha, tylko że po drodze. Po drodze pewne komplikacje się tutaj jeszcze robią. No, mędrzec się przewrócił. Mhm.
Ej, no gdzie ten szczyt Areat? Ja go pominąłem? Czy a nie, on tam gdzieś będzie, dobrze. Nie mogę nieść nic więcej. Szukamy. Nope. Chyba nie zdążę z tą kapliczką dojść. Albo zdążę na sam koniec jej trwania. Mędrzec się znowu zawinął. Ach, z tym mędrcem. Dobra, kasy dużo leci cały czas. Dobra, tych mogę unieszkodliwić momentalnie. Jest, jest, wejście na szczyt Areat, szybko. Szybko, jest pancerz. Mędrzec. No, szkoda, że poziomu nie zdobyłem, nie? No, mędrzec oczywiście się tam władował. Dobra, używam fioletowy. Jednak. No, jeden poszedł szybko, ale poza tym... Albo troszkę się oddalę. Chodź, najemnik dostał miksturkę. By się tutaj sytuacja delikatnie skomplikowała. A ja wam powiem, że tak super łatwo to nie jest. Resy mają dobre, no. Jak to starożytni. No, zwłaszcza, że jeden ma zakręte błyskawice. No to tak troszkę wyszło nie bardzo z tym. Gdzie tu na mnie? Tego jakby tak załatwić. No i się mana skończyła. A i teraz. Teraz będzie problem. No najemnik. Zostawiam to tobie. Manę muszę mieć. On go zaraz załatwi. Muszę mieć miksturki, żeby go leczyć. A sam muszę stanąć w dobrym miejscu. No ale on już to porobi sobie. Nie muszę resetować starożytnych. Tak jest. Dawaj, dawaj go. Masz potężne bronie, poszło. Dobra. Tacy starożytni. Energia, nie? Jak najbardziej. Mana dobrze wygląda. Myślę, że dalej jeszcze to pole statyczne jako synergia. 1417. No i niestety, w następnym odcinku będę się musiał znowu po tej drodze kawałek przejść, żeby dotrzeć do tego miejsca. Tak to czasami bywa. W każdym razie sprawa ze starożytnymi załatwiona w następnym odcinku. No chyba kończymy ten koszmar już. Nie wiem, może jakieś krowy? Zobaczymy, jak tam będzie z czasem, ale podejrzewam, że Nihlat Haq oraz Baal, to tam jakoś szybko do nich dojdę pewnie, nie? Jeżeli by to faktycznie szybko poszło, to może się na krówki skuszę jeszcze. Odporności na zimno, tutaj coś. Krówki może będą. Szkoda, że ten poziom jeszcze jeden nie wpadł. W tym odcinku czaszkondzie mogę stransmutować. Kamyczki. Kamyczki zostają. Tutaj, tutaj, tak. Runa Ord. To jest druga Runa Ord. Okej. Aha, i tu jeszcze mamy. No i chyba wszystko. Możemy jeszcze talizman raz stransmutować sobie tutaj. Uwaga, uwaga. Talizman wysokiego poziomu. Złoto od potworów. Nope. Miksturkę trzeba będzie znaleźć. No, trzeba ładunki z mędrcem odnowić. No, 15 tysięcy. Tanie nie jest, ale... Ale mędrzec musi być. Miłego dnia. 58 poziom prawie. Trzymajcie się. Na razie.